widzimy, jak powtarzają się pewne wydarzenia. Ten człowiek czekający długo na uzdrowienie, nawet nie wiedział, kto go uzdrowi, tak jak niewidomy od urodzenia, któremu Jezus położył na oczy błoto. Tutaj też jest szabat i też oburzenie faryzeuszy uczonych w piśmie, że Jezus w szabat uzdrowił. Dla człowieka chorego, który, jak słyszymy, 38 lat czekał na uzdrowienie i gdy poruszała się woda, uzdrowiony był ten, kto wchodził pierwszy. On nigdy nie zdążył. Było to wydarzenie wyjątkowe. On szedł z tym łożem przez miasto, na którym spędził niemal całe dotychczasowe życie jako dowód swojego uzdrowienia. Był szczęśliwy, wyzwolony z tej niemocy. I czytamy, że wokół sadzawki leżało wielu chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych i czekali na uzdrowienie. My wszyscy potrzebujemy uzdrowienia. Każdy z nas. Ewangelia mówi, tylko Chrystus może Ciebie uzdrowić. A z czego potrzebujemy uzdrowienia? Tak jak wczoraj widzieliśmy, że potrzebujemy na nowo Bogu, w Bogu oddane źródło życia, bo inaczej będziemy wielokrotnie oszukiwani, myśląc, że wiele rzeczy tego świata zrealizuje nasze pragnienia, nada sens naszemu życiu. Podobnie z każdym z nas nie umiemy w naszym życiu znaleźć woli Boga, żeby ją wypełniać, słuchać Boga. Na tym polega paraliż człowieka. My często przeżywamy swoje życie jak niewidomi albo sparaliżowani, nie wiedząc, czego tak naprawdę Pan Bóg od nas chce. A przecież mówimy każdego dnia, bądź wola Twoja. Chrystus powie, pokarmem moim jest dla mnie pełnić wolę Ojca. I On tę wolę Ojca odczytywał w każdym wydarzeniu, nawet najtrudniejszym. Bo to jest pokarm, to jest sens mojego życia. W jednym psalmie Pan Bóg powie tak. Ja nie chcę od Ciebie żadnych krwawych ofiar. Nie chcę żadnych całopanów. Ale otworzyłem Ci ucho, byś słuchał, jak uczę. Pan Bóg mówi, dla mnie najlepszym pokarmem, darem dla od Ciebie jest, byś mówił, radością dla mnie pełnić wolę Twoją, mój Boże. Bóg mówi, to jest dla mnie największy dar, że Ty będziesz mnie słuchał, jak dziecko, jak uczę. Otworzyłem Ci ucho. Utworzyłem Ci ciało, byś słuchał, jak uczę. Ale często jest tak, że człowiek chce, żeby Pan Bóg go słuchał. Że Pan Bóg moją wolę pełni. I znowu wróćmy do wędrówki Izraela przez pustynię. Droga, którą wiódł go Pan Bóg, była drogą życia. To nie przewiodła przez pustynię. Ale na tej drodze, gdzie Pan Bóg szedł przed nimi, znajdowali życie. Wokół była pustynia. Oni mieli pokarm i wodę i wiedzieli, jak iść. A jednak często byli przeciwko Bogu zbuntowani. Za długo. Za trudno. Pokarm nudny. Nie ma wody. I wracali myślą do Egiptu, po co myśmy w ogóle wyszli. Tam było bezpiecznie, tam było jedzenie, tam było życie, a tam płakali. I szemrali przeciwko Bogu. Tak mocno, że chcieli nawet Mojżesza ukamienować wielokrotnie.
mówiąc wprost do Boga. Prowadzisz nas, ale wcale nie podoba nam się to, co z nami czynisz. Ciekawe, by zapytać jednego z nas, z twojego życia jesteś zadowolony? Błogosławisz Boga za życie, jakie masz? Czy może nie rozumiesz, dlaczego Pan Bóg tak ciebie prowadzi? Przez takie wydarzenie i może też przemrzenie. Jest taki żydowski nasz wielkie opowiadanie budujące, gdzie Pan Bóg patrzy, jak powstaje nowy dzień na ziemi i słucha nas i słyszy. Jeden przeklina znowu do tej pracy przeklęty. Inny, bo za rano muszę wstać. Inny, bo chory. Inny, bo brak pieniędzy. Inny, bo ktoś go zabił. I u nich wszystkich ten gotujący garnek. Pokrywka aż podskakuje od szemrania, przekleństwa, narzekania. I Bóg tak patrzy i szuka. A gdzie ja znajdę kogoś, kto mnie błogosławi? Chociaż jeden. Otworzy oczy, Panie, błogosławię Cię za nowy dzień, który mi dajesz. Za Twoją miłość. Za Twoją wierność. Za Twoją obecność. Ale słowo. Nie chodzi naprawdę o osądzenie kogokolwiek. To szatan przychodzi i mówi, zobacz, że Bóg do ciebie w ogóle kocha. Bóg jest miłością. To, co ci daje, to jest takie dobre. I często, szczególnie gdy jest cierpienie, gdy jest jakaś próba, jesteś bardzo bliski temu, żeby w tę miłość Boga wątpić. I znowu wspomnijcie wydarzenie Chrystus kruszony na pustyni. Bierze go diabeł na krużganym świątyni, na najwyższy punkt świątyni. I mówi do niego tak. Też diabeł doskonale wiedział, jaką drogą Chrystus będzie szedł jako Mesjasz? Narodzi się w Betlejem pośród zwierząt. Długo nierozpoznany w Nazarecie syn cieśli, nawet mówili, przecież to syn cieśli. Znamy jego matkę, jego rodzinę. Cóż to za Mesjasz? Słyszeliśmy w Galilei cudów nie mógł zdziałać, bo wcale w niego nie wierzyli. Potem trochę cudów, trochę sensacji, ale też życie wcale nie takie proste. Kiedy idą uczniowie za nim, pytają rabbi, gdzie mieszka, Chrystus mówi, lisy mają nory, ptaki gniazda, syn człowieczy ma miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić. I w końcu ciągle przez faryzeuszy prześladowani. Zawieszony na krzyżu, zabity, złożony w grobie, jak jeden ze złoczyńców, policzony między złoczyńców, powiedziano. Osądzony jako bluźnierca i ktoś, kto sam Bogu się sprzeniewierzy. Takie życie, owszem, jest wiele cudów, wiele zachwytów, wiele wspaniałości, ale ostatecznie ono się kończy tak, w zmartwychwstanie. Jest potem, jako zaskoczenie dla wszystkich, którzy go ukrzyżowali, przebili. I diabeł mówi do Chrystusa, gdy Chrystus jest na krużganku świątyni, patrzy na produkt cedro, na piękną przyrodę. Jeżeli rzucisz się w dół z tego krużganka, aniołowie cię chwycą, bo tak sam mówi przecież. Nie urazisz stopy o kamień. Chwycą cię aniołowie. Co za piękne widowisko. Wszyscy w ciebie uwierzą. Rzuć się w dół. W tym miejscu, na oczach tylu ludzi. Będziesz od początku. Mesjasz, widowisko. Mówi Ewangelia, że diabeł odszedł od niego do czasu. Kiedy wrócił, kiedy Chrystus zawieszony na krzyżu,
przez wszystkich sądzony i wydrwiwany, konający. Jeszcze raz diabeł wraca i mówi: stąp z krzyża, jeszcze ci uwierzę. Innych wybranią siebie, wybranić nie może. Masz jeszcze szansę. Pokaż, że jesteś Bogiem. Stąd z krzyża. A Chrystus: Ojcze, Tobie powierzam ducha mojego. Tobie oddaję życie moje. I pokazuje nam pewną drogę życia, gdzie, jak widzimy, nie jest to droga prosta, ale gdzie Bóg nadaje sens całej tej historii. Powiem do Hebrajczyków: nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Bo pokazał zaufanie do Ojca również wtedy, kiedy cierpiał. I dlatego został Panem i Mesjaszem, obdarzony życiem nowym, za tę wierność, uległość Ojcu do końca. Pamiętacie też tę pokusę następną: kłaniaj się mnie, diabeł mówi, wszystko ci dam, cały przepływ świata. Możesz być człowiek, który ma wszystko, diabeł mówi, wszystko mam, ukłoń się mnie, tylko Bogu kłaniał się będziesz. Dlaczego jest tak człowiekowi trudno tę wolę Boga odczytać, a szczególnie jak jest cierpienie wchodzić w nią? Bo grzech nam naprawdę zaciemnia obraz miłości Boga. Nam się wydaje dobre tylko to, co według mnie dobre. To, co jest pewną próbą, czy jest pewną okazją, bo moja wiara dojrzewała, nam się wydaje, że jest po prostu niedobre. Jeszcze jedno wydarzenie z Ewangelii. Jest taki pewna scena, gdzie Chrystus daje uczniom bardzo proste pytanie: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Eliasza, drudzy za Jana Chrzciciela, inni za proroka, a wy za kogo? Wtedy Piotr mówi: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Piotr, sam Ojciec ci to objawił. Ty jesteś skałą, no tobie Kościół mój zbuduje. I dalej Chrystus mówi: a teraz Syn Człowieczy idzie do Jerozolimy, tam będzie wydany w ręce ludzi, ci go ukrzyżują, zabiją, trzeciego dnia zmartwychwstanie. Piotr mówi: Panie, to nie może przyjść na Ciebie. Nie. Zejdź mi z oczu, szatana, bo myślisz tylko po ludzku. Piotr słyszy. Czy myślisz, że Boga nie ma? To w tym, co będzie w Jerozolimie. Mam tam nie iść według ciebie. Bo tam będzie śmierć i zmartwychwstanie. Zejdź mi z oczu, szatana. Będziesz tylko po ludzku. Warto pamiętać te wydarzenia. Piotr, który był tak wspaniały w tych odpowiedziach wielokrotnie. Ja tutaj nie rozumiem. To też jest wola Boga. To też jest pewna historia zbawienia. Potrzebny, by Chrystus okazał się Synem Boga, który ufa Ojcu do końca i żeby nam przyniósł zbawienie przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Chrystus właśnie do śmierci również czyni drogę zbawienia, z cierpienia, drogę odkupienia. Pokazuje, że Bóg prowadzi człowieka drogami trudnymi, ale zawsze pełnią miłości, sensu i konkretny mają cel te drogi. Zbawienie mojego życia. A znamy z Ewangelii: kto chce iść za mną, nie przyjdzie się każdego dnia, nie naśladuje. Idziemy za Chrystusem, ukrzyżowanym i zmartwychwstanym. Człowiek, który znajduje upodobanie w prawie pańskim, jest ona drzewo rosnące nad płynącą wodą. W każdym czasie wydaje, że owoc i ma zielone liście. Jest jak drzewo
rosnący nad płynącą wodą. Człowiek, który nie wchodzi na drogę grzeszników, ale w prawie pańskim ma upodobanie, rozważa je nocą i dniem. A grzesznicy są jak gleba, którą rozmiata wiatr. Święty Paweł powie: zapuszczajcie w Chrystusa korzenie. Czerpcie z Jego życie. Sam Chrystus powie, że z Jego wnętrza płynie woda żywa. Kto pragnie, łaknąć nigdy nie będzie. To spożywa ciało moje, krew moją pije, trwa we mnie jak i. I to nie jest tak, że człowiek wie wolę Bożą, zna od początku do końca, ale codziennie przez modlitwę, przez to zapuszczanie w Niego korzeni, rozważanie Jego prawa dniem i nocą, próbuję tę wolę Boga odkryć. No i często jest tak, jak Jan Paweł II używał tego zwrotu nieraz, że człowiek chętnie siebie na miejscu Boga stawia i wie, co Pan Bóg powinien mu dać. I często Bogu dyktuje, co powinien mu dać. A nie pyta Boga, jaka jest Twoja wola dla mnie. Na modlitwie, na kolanach, w pokorze. Ile ludzi na przykład wchodzi w małżeństwo. Ciekawe, czy przemodlili sprawę, że to jest ta osoba. Na kolanach, na modlitwie. Prędzej pójdą do łóżka. Prędzej wejdą w grzechy różnego typu, niż Boga zapytają o zdanie, czy to jest ta osoba. Potem szybko porzucają jeden drugiego, bo rozczarowali się. Ale czy Bóg był w tych decyzjach twoich? A bo tak mi przychodziło w małżeństwie, w tym zmaganiu, co zrobić, żeby nie rozwijać rodziny, nie odchodzić. To diabeł mówi: zostaw to, po co się męczyć? Szukaj czegoś innego. Uciekaj z tego miejsca. Co Pan Bóg mówi o trwaniu małżeństwa, o wierności małżeńskiej? Bo być sobą aż do śmierci, a po co? Kiedy można żyć atrakcyjnie, ciekawie. I tak szukać dla siebie nowych wrażeń, nowych doznań. Widzimy nieraz, osoby się chwalą. Miałem trzech mężów, ze wszystkimi świetnie się przyjaźnili. Ciekawe, co dzieci na to. Ile osób na przykład boi się małżeństwa. Nie wchodzi w ogóle, bo z góry przewiduje. Na pewno mi się nie uda, na pewno nie ma sensu. Tam swoje całe lata samotnie, te demony przyszłości, że nie ma sensu, na pewno mi nic nie wyjdzie. Czyli osoby, które doświadczyły rozpadu rodziny, nie mają zaufania do Boga, boją się. Tak żyją niezdecydowani, co mają robić. A jaki jest strach przed kapłaństwem czy zakonem? Jak to dzisiaj niemodne? Kto dzisiaj idzie do zakonu? Chyba tylko jakaś dziewczyna, której nikt nie chce, albo chłopak, idzie do rajda życiowy. Bo reszta też robi karierę w biznesie. W różnych pomysłach tego świata spadają powołania, oczywiście, bo słaby nasza wiara, spadają powołania. Coraz większa liczba rozwodów, oczywiście, bo dla wielu ludzi Pan Bóg nie jest żadnym odniesieniem, nie jest żadną osobą, która jest autorem, Bogiem mojego życia. To ja jestem Bogiem mojego życia. A przecież oczywiście trudno mówić o wszystkim, ale dobrze wiecie, że chodzi o sferę małżeńską, współżycie małżeńskie. Człowiek wyklucza często Pana Boga z tej sfery w ogóle. Ja wiem, ile mam mieć dzieci, wcale Boga nie pytam. Nie myślę, że Pan Bóg każe rodzić dużo dzieci. Nie, no. Na pewno tak. Z Bogiem to uzgodnione, przemodlone. Czy też jest to tylko mój pomysł? A myślę, że jak małżonkowie, kiedy urodzą dzieci i są w wieku
powiedzmy średnim, starszym i porzucają współżycie małżeńskie, bo któraś ze sól nie chce, to nie grzeszy. Można zaniedbać w którymkolwiek wieku małżeńską miłość, gdzie Bóg mówi, macie być jak jedno ciało. I często, jeżeli mamy dla siebie serca, jedna osoba potrzebuje bliskości, a druga mówi, daj spokój, mnie to już nie interesuje. Małżeństwo to jest małżeństwo. Wola Boża jest, byśmy zawsze szukali jedności, nawet i w chorobie, nawet i w starości. Również tę, którą wyraża bardzo głęboko bliskość małżeńska, współżycie małżeńskie. A nie uciekać od tego, bo mnie tak wygodnie. Oczywiście w młodych małżeństwach to bywa. Urodzili się dzieci, albo strach, albo niechęć pracy nad tą sferą życia i się oddanamy od siebie. To są poważne problemy. Chrześcijanie ciągle zmaga się z egoizmem, z pychą, z moim wygodnictwem. Ja mam pełnić wolę Boga i mam też służyć drugiemu, sobą. Małżeństwo bardzo poważna rzecz. Ile małżeństw? Dokąd są dzieci, jakoś żyjemy dla dzieci. Odejdą dzieci, patrzy między nami pustka. Nie wiadomo, jak ze sobą wytrzymać. Jeszcze chodzimy do pracy, mówimy, przyjdzie emerytura, często nawet ze sobą nie ma oczu. Albo jak mąż pije, nawet nie zapyta Boga, co ja robię z tym małżeństwem, z tą moją biedną żoną, bo ja chodzę, bo mnie tak się podoba. Gdzie to jest jakkolwiek rozeznanie woli Boga? Ja mam odwagę zatruwać komuś życie codziennie, bo mnie tak się podoba. Tak nie żyje chrześcijanin. Musi się nawracać, wychodzić z grzechu, prosić tę biedną żonę, pomóż mi, żebyśmy byli znowu w bliskości, razem, w jedności. Ale diabeł każe zawsze szukać tego, co dla mnie wygodne. Nie to, co jest wolą Boga. To wszystko dotyka oczywiście księdza i zakonnicy, bo każdy z nas, księża dobrze wiedzą, posłuszeństwo ma bardzo głęboki związek z tym, żeby szukać woli Boga. Nie idę tam, gdzie mnie się podoba, na parafię. Nie robię tego, co chciałbym robić. To, co Pan Bóg przez biskupa każe. Być tam, rób to, służ tym ludziom. I tak do końca. A cóż mówić, gdy przychodzi cierpienie, gdy przychodzi choroba, gdy musimy wejść naprawdę w krzyż. Tak mamy prawo Boga błagać o zdrowie, a nie zawsze to zdrowie przyjdzie. I przyjąć w pokorze i wydarzenie cierpienia. I przeżyć je godnie, z wiarą. Człowiek, który z wiarą przeżywa cierpienie, to dla wielu jest przekleństwo i utratą sensu wszystkiego. Pośród chorych w szpitalu jest naprawdę na wielkim znakiem, jaką moc ma wiara. Ja patrzę na Chrystusa ukrzyżowanego i razem z nim dźwigam mężnie swoje cierpienie i nie bluźnię Bogu. Ale Boga proszę o siłę, że mnie prowadzi tą najtrudniejszą drogą mojego życia. Oczywiście, żeby odczytywać wolę Pana Boga, naprawdę potrzeba głębokiej, wytrwałej modlitwy. Trzeba życia własne. Trzeba mieć świadomość, że jesteśmy wszyscy ludźmi bardzo słabymi, bardzo kruchymi. Nieraz szatan łatwo zajmie dostęp do naszego ucha i każe albo ziemi przeciwko Bogu szemrać, albo właśnie kłaniać się demonowi, żeby szukać życia po swojemu. A iść za Chrystusem, to iść Jego śladami. Ja byłem świadkiem ostatnio pięknego wydarzenia. Pojechałem na audiencję do papieża, papież wręczał krzyże misyjne rodzinom. Jechało na misję tego dnia, było posłanych blisko 600 rodzin. Małżeństwa, które wcześniej przeszły drogę formacji, drogę nawrócenia.
Małżeństwa takie, jakie dzisiaj są, z problemami często, niektóre wcześniej rozbite, niektóre sfrustrowane i droga nawrócenia często na kilka lat słuchania słowa, sakramentów, takiej duchowej reanimacji. Wiele małżeństw urodziło następne dzieci, wyszło z kryzysów, zobaczyło, że życie nie płynie od pieniądza, że nie pieniądz daje życie, ale Pan Bóg. I wdzięczni za to, co Pan Bóg z nimi zrobił, z każdą z tych rodzin, z całego świata, wszystkie zgłosili się na misję. Jadąc, gdzie tylko trzeba. Oczywiście jedziemy na misję tam, gdzie Kościół też wskazuje miejsce. Tam, gdzie biskup taką rodzinę na misję chce. I te rodziny, które wybierały się na misję, to było dokładnie 1 lutego tego roku. Każda z tych rodzin, papież wręczał im krzyże misyjne, każda z tych rodzin jechała tam, gdzie los wskazał. Nie pytali rodziny, gdzie chcecie jechać, tylko tam, gdzie los wskazał. Nie badali, jaki znasz język. Nauczysz się. Bóg ci pomoże. A często przez tę kruchość, przez to, że trzeba pójść do szkoły na język, dzieci też szukać pracy, rodzą się kontakty, w danej wspólnocie można przekazywać wiarę. I z tych rodzin 3/4 pojechało do Chin i do Wietnamu, gdzie Kościół jest prześladowany, jak wiecie. Pozostałe na resztę świata. Tutaj oczywiście Belgia, Holandia, gdzie też jest Kościół coraz słabszy. I to małżeństwa często z kilkorgiem dzieci. Rodzina, którą znam z mojej parafii, ma dzieci 7, najmłodsze w przedszkolu. I oni zostali wylosowani do Holandii. Ale większość do Chin. I każda z tych rodzin, oczywiście z rodzinami jadą księża, bo jak jadą w miejsca, gdzie nie ma w ogóle kościoła, w sensie wspólnoty wierzących, bo często trzeba od początku kościół zakładać, to musi się nadziąć, żeby dla nich samych były sakramenty, Eucharystia, posługa słowa. Z rodzinami często jadą też osoby samotne, mężczyźni, kobiety, żeby pomóc w kształceniu dzieci, bo dzieci muszą chodzić do szkoły, żeby nie było to dla nich przerwa w życiorysie, żeby tam też normalnie funkcjonować. I to jest kolejna grupa rodzin. Choć wiele rodzin na misjach jest, od kilku lat są wysyłane. Ale dla wielu z nich to się okazało, jest wolą Boga zostawić swoje miejsce, swoją pracę, swój dom. Nieść Chrystusa tym, którzy go nie znają. Powiem wariacji. Ale Pan Bóg otwiera człowiekowi nowe drogi. Jak ja szukam Jego woli, często daje naprawdę zupełnie nową perspektywę życia. Otwiera nowe drogi, że nawet nie pomyślał. Szukać woli Boga w pełniejszym wymiarze życia. Aby przygotowanym na wszystko ze spokojem, bo Bóg jest ze mną. Człowiek, który oprze życie na Bogu, przejdzie przez cierpienie, przejdzie przez próby, przejdzie przez śmierć. Będzie umiał naprawdę obfitować w każdym czasie. Nie mówiąc o tym, że zaufanie Bogu daje ogromną wolność. Ja nie muszę kurczowo projektować swojego życia. Jest ktoś, kto o mnie myśli, kocha mnie i mnie najlepiej prowadzi. Płynie z tego ołtarza ta woda życia do każdego z nas. Chciejmy naprawdę zapuszczać Chrystusa korzenie. Bądźmy jak drzewo zielone, które w każdym czasie wydaje owoc i ma zielone liście przez tak, że będziemy prawo Pańskie rozważali dniem i nocą.